Tymczasowe wypadanie włosów to, jak sama, słuchajcie, nazwa wskazuje, tymczasowe wypadanie włosów. No ale, przepraszam bardzo, mówisz tak troszkę, proszę, zbagatelizowałeś to, ale tymczasowe wypadanie włosów to jednak tymczasowy stres, który zdarza nam się słyszeć i te pytania się pojawiają dosyć często, zwłaszcza u kobiet, bo wiecie, my mężczyźni do włosów nie powinniśmy się raczej przyzwyczajać. I teraz uwaga, tymczasowe wypadanie włosów może wystąpić po każdej zmianie diety. Po prostu tak jest, po 3 do 6 miesięcy przy zmianie sposobu odżywiania twój organizm będzie powodował, że twoje włosy będą wypadać synchronicznie w większej ilości. Właśnie w tym filmie wam powiemy, jakie mechanizmy rządzą właśnie tym wypadaniem włosów, jak poradzić sobie z tym i jak może zmniejszyć ryzyko wypadania włosów. No to ja może zacznę od takiego faktu, że włosy, a właściwie włos rośnie od 3 do 5 lat, a następnie hamuje jego wzrost i potem ten włos może zacząć wypadać. I wszystko by było ok, no wiadomo, skoro nowa cebulka włosowa zostaje zamieniona kolejną i z tej będzie nowy włos rósł kolejne 3 do 5 lat, no to pół biedy, jeżeli ten włos sobie wypadnie jeden, drugi, trzeci, nie w tym samym momencie, nawet tego nie zauważymy, codziennie tracimy włosy. Problem i taki znak zapytania u wielu pacjentów u was pojawia się, kiedy te włosy zaczynają wypadać, wymieniać się synchronicznie i jest kilka powodów, dlaczego one tak robią. No, powodów jest rzeczywiście kilka, no chociażby jeżeli droga obserwatorko, byłaś w ciąży, to przypuszczam, że ten problem dotyczył również ciebie, bo to częsty powód, jeżeli chodzi o wypadanie włosów i jest to sprawa, jak widzisz, nie tylko związana ze zmianą stylu życia, ale taką sytuacją, która może być dla twojego organizmu stresowa. Oczywiście, idźmy dalej. Karmienie piersią jak najbardziej. Też bardzo często u kobiet karmiących dochodzi do, po jakimś czasie, po 3 do 6 miesiącach często nawet, do wypadania takiego synchronicznego większej ilości włosów. Może się okazać, że po stresie, który nastąpił w twoim życiu, który był intensywny na tyle, żeby te włosy dostały sygnał, żeby wypaść z tego powodu. I to najczęściej, tak jak ty mówisz, jest od 3 do 6 miesięcy od zaistniałej sytuacji. Głód na przykład, to jest takie hasło. Głód, nie mylcie, słuchajcie, z głodówką, nie mylcie z stylem niskowęglowodanowym, tylko z głodem, czyli z takim nienaturalnym, zbyt dużym głodzeniem organizmu. Oczywiście przy każdej diecie może dojść do takiego sygnału organizmu, że pod warunkiem, że dostarczacie za mało wartości odżywczych. Ale czekaj, takim chyba najczęstszym sygnałem dla organizmu głodu jest dieta pudełkowa z ograniczeniem kalorii. To tak jest, jest taka klasyka, która wprowadza twój organizm, mimo że jesz, w stan głodu, bo organizm wtedy nagle zauważa, że zaczynasz dostarczać mniej energii i chociażby jednym z objawów jest utrata włosów lub po prostu zwiększone wypadanie włosów. Często u moich pacjentów zauważam hospitalizowanych, zwłaszcza ostatnio, zwłaszcza na przykład po zabiegach operacyjnych, po znieczuleniu. No tu jest połączenie kilku czynników. Leki mocne, które używane są w znieczuleniu, sam potężny stres dla organizmu, no i tak dalej, i tak dalej. No to powoduje, że właśnie po kilku miesiącach od zabiegu włosy lecą garściami. No, mamy tutaj ewidentną przyczynę. Właśnie problem polega czasami na tym, że my nie widzimy tych zależności, bo to nie występuje zaraz po tym, po przyczynie, zaraz po źródle stresu, tylko właśnie po tych kilku miesiącach, nie? I fajnie jest zastanowić się, jaka jest przyczyna. Tak, i teraz ten film jest po to, żeby was, drogie panie, głównie uspokoić. Oczywiście istnieje ryzyko, jest to nieduże ryzyko, ale jeżeli rozpoczniecie styl życia niskowęglowodanowy, wasz organizm również może w taki tryb wpaść, ale nie przejmujcie się, jest to tryb przemijający i pamiętajcie, nie głodzić się nam tutaj na stylu niskowęglowodanowym. To, co mówimy, ten styl życia, który promujemy, nie polega na ograniczaniu kalorii, polega na jedzeniu porządnego, prawdziwego jedzenia, kiedy jesteś głodna, trzeba się najadać i po prostu jeść
porządne posiłki. I teraz pytanie, co zrobić w takim razie, jeżeli zauważysz u siebie nadmierne wypadanie włosów? Przede wszystkim głęboki oddech. Tak przede jak my, wszystkim, nie stresuj się. Na mnie wypadają włosy. Przede wszystkim głęboki oddech, delikatne zwolnienie i przeanalizowanie swoich ostatnich kilku miesięcy życia dosłownie. Co się stało takiego właśnie z tych rzeczy, które mówimy, które mogą powodować tymczasowe wypadanie włosów. I teraz, jeżeli dojdziesz do tego, że faktycznie jest ten problem, jeden albo kilka było, no to nic nie musisz robić, poczekaj, to wypadanie przestanie mieć miejsce i nic nie będziesz musiała z tym robić. To oczywiście, także rzeczywiście uspokojenie i czekanie jest dobrym sposobem, jeżeli chodzi o styl życia, który my promujemy, ale czasami zdarza się, że brakuje tobie chociażby witamin B12 bądź też żelaza. Głównie tutaj jest to apel i taka prośba do osób, które z jakiegoś powodu nie jedzą mięsa, to jajeczek. Pamiętajcie, mięsa, jajeczek, czyli wegetarian i wegan, pamiętajcie, witaminę B12, żelazo najczęściej jednak musicie uzupełnić z zewnątrz, no bo to też może być przyczyna wypadania włosów, ale takiego już długoterminowego, więc uzupełnijcie tą przyczynę i wtedy problem rzeczywiście może się rozwiązać. Przypominam jeszcze raz, stres jest potężnym negatywnym czynnikiem, który wpływa nie tylko na wypadanie włosów, ale na wiele, wiele innych aspektów życia i funkcjonowania organizmu. Za wszelką cenę eliminujmy stres ze swojego życia. Łukasz. Jest? Ja chciałem wyeliminować stres ze swojego życia. Teraz mnie zestresowałeś. Bo tutaj na górze właśnie mój kciuk właśnie wskazuje na ten kciuk u góry. I teraz bardzo byśmy prosili, jeżeli uważacie, że to co mówimy ma sens jakikolwiek, to walnijcie w kciuka. Ja tym śrubokrętem pokażę, gdzie jest ten kciuk. Walnijcie w kciuka, wtedy bezduszne algorytmy YouTube'a stwierdzą, że należy może ten film podesłać komuś, kto akurat ma ten problem, świat po prostu będzie piękniejszy i zdrowszy, no bo wypadałoby, a wręcz można pięknie żyć. Kolejne pytanie, oczywiście, że można pięknie żyć. Jak zminimalizować ryzyko wypadania włosów na początku diety niskowęglowodanowej? Po pierwsze, bardzo rzadko dochodzi do wypadania włosów w stylu niskowęglowodanowym. Jeżeli robisz to dobrze. Tak jest. Jeżeli nie ma badań, które też każą nam mówić, co trzeba robić, żeby zapobiegać. No jeżeli zrobisz to, co wcześniej mówiliśmy, czyli nie głodzisz się, czyli praca nad stresem, słuchajcie, tutaj samo się nie ogarnie, nie oszukamy zdrowia, stres niszczy organizm, nie ma tak naprawdę żadnych preparatów, które byśmy musieli Wam zalecić, żeby zapobiegać czemuś takiemu. No dobra, słuchajcie, nasze włosy chyba od tego mówienia nie urosną, Łukasz, mimo tego, że my się generalnie... Ja coś czuję, że rosną właśnie. Nie stresujemy za bardzo, więc po prostu akceptujemy to i czekamy. Skoro mówisz, że mamy czekać, to ja czekam, aż taką grzywę tutaj niedługo zapuszczę i będę ją zaczesywał tak jak kiedyś. Ale tu dziękujemy. W liceum na prawo. Zaczesywałeś? Tak. Ja pamiętam, że w liceum robiłem sobie przedziałek na Muldera Scully. I Scully, to było X-Files, z kolegą Michałem, wszyscy nosiliśmy przedziałki takie tu na środku, ordynarne, także te czasy już nigdy nie wrócą, ale tutaj na tym obrazku też nie mamy włosów, bardzo odwzorowane, fajnie ten... Dajcie znać, czy podobają się Wam nasze fryzury i która uważacie fryzura jest lepsza, Łukasza czy Mateusza? W komentarzu oczywiście. Trzymajcie się i miłego dnia. Pa.